Pszczoła miodna, ciekawostki i fakty, chociaż z reguły raczej nie lubimy owadów, przeszkadzają nam, stanowią dla nas zagrożenie, to pszczoła miodna ma takie specjalne, można powiedzieć, miejsce, dzięki temu, że dzięki niej mamy miód, zapyla kwiaty, mamy też inne produkty dzięki pszczołom, to raczej lubimy te pszczoły, no może poza osobami, które są uczulone na jad pszczół, a tak. To raczej te pszczoły są przedstawiane jako owady bardzo fajne. Kilka ciekawostek właśnie o tych pszczołach miodnych. Oczywiście pszczoła miodna, dzięki tej pszczole mamy miód, mamy pierzgę, mamy pyłek kwiatowy. O tych rzeczach mówię na moim innym kanale, na który zapraszam. Linki są w opisie. Kanał się nazywa Marcin Pasier. Ale wróćmy do tych pszczół. Zacznijmy od wielkości. Królowa to 17-20 mm, robotnice są mniejsze. 13-15 mm trutnie, natomiast to jest 14-16 mm. Ten podział na królową, robotnicę i trutnie to jest ten najważniejszy podział. Królowa oczywiście składa jajeczka, robotnice natomiast robią całą resztę. Opieka nad królową, nad larwami, nad jajeczkami, zbiór, ochrona ula. Trutnie, jak wiemy, to samce. I ich właściwie jedyną rolą jest zapłodnienie królowej. Te, które ją zapłodnią, umierają. Ta reszta, której nie wyszło, można powiedzieć, dalej mieszka w ulu. No ale one są bezużyteczne. I kiedy przychodzi jesień, kiedy pszczoły szykują się do przetrwania zimy, po prostu te trudnie są wyrzucane. No i umierają z głodu z powodu temperatury. Czyli mają jeden cel. Z jajek rodzą się larwy, czyli czerwie. Te przetwarzają się w poczwarki, a te w dorosłe, czyli w imago. Teraz o żądle. Może nie po kolei, ale żądło też jest ważne. Wiemy, że po urządleniu umierają, ale musimy pamiętać, że po urządleniu nie wszystkich rzeczy, które po prostu żądlą umierają po urządleniu kręgowców, czyli nas, ssaków, innych takich zwierząt. Wtedy to rządło, można powiedzieć, zaczepia się i kiedy ona urządli, odleci, no to niestety umiera. Ale pamiętajmy, że urządlenie bez kręgowców, owadów, takich zwierząt, które są raczej, można powiedzieć, większe od nas, ona nie umiera, ponieważ to rządło nie zostaje w tych zwierzątkach, no nie zwierzątkach, w tych organizmach żywych, powiedzmy tak ładnie. Dla nas, jeśli oczywiście nie mamy problemów z jadem pszczelim, z, dopiero około 100 urządzeń zaczyna być dla nas szkodliwe, stanowi zagrożenie dla naszego życia. Na przykład myszy wystarczy jedno urządlenie. Pamiętajmy też, że królowe również mają rządła, ale one nie używają go do na przykład do walki z człowiekiem. Pszczelarz może wziąć tą królową, nic mu się nie stanie. Ona używa tego rządła do walki z innymi królowymi, z innymi kandydatkami do królowych, żeby po prostu je zabić. Rodzina, czyli to, te wszystkie pszczoły, które zamieszkują ul, to jest 20, 50, 50, 60, a nawet 100 tysięcy pszczół. I oczywiście pszczoły to zbiór z kwiatków z roślin. Każda zbiera przy jednym locie z około 50-100 kwiatków, a przez całe życie jest w stanie jedna pszczoła oczywiście wyprodukować około 1-12 łyżeczki miodu. Czyli jak widać, naprawdę tysiące pszczół musi brać udział w tych lotach, w tym zbieraniu, no żeby po prostu uzbierać te kilka kilogramów miodu, które Produkuje, można powiedzieć, taki ul. Robotnice żyją do około 6 tygodni, królowa do 5 lat, ale pamiętajmy, że te robotnice, które urodziły się na jesień, one żyją o wiele dłużej 6 do 8 miesięcy. Te robotnice, które urodziły się na jesień, żyją całą zimę, żyją do wiosny, dopiero wtedy, kiedy, można powiedzieć, wychowają pierwsze pokolenia nowych robotnic, dopiero wtedy umierają. Jeśli chodzi o to zimowanie, oczywiście pszczoły muszą zebrać na zimę odpowiednie zapasy. Niestety ludzie im je podbierają, dlatego bardzo często należy te pszczoły dokarmiać. W jaki sposób pszczoły, które są przecież nie są stało cieplne, są w stanie przeżyć zimę, kiedy mamy ujemne temperatury? Oczywiście pszczoły dzięki wibracjom swojego ciała potrafią wytwarzać ciepło. Tak normalnie te pszczoły mają około 36 stopni temperaturę, natomiast lecą, mogą nawet mieć 55 stopni, a w czasie zimy, kiedy siedzą w tym ulu, oczywiście mają zgromadzone zapas tego miodu i można powiedzieć, że zbijają się w taką dużą masę pszczoła przy pszczole. Cały czas się ruszają i ta temperatura w ulu jest dosyć wysoka. Dzięki temu mogą przeżyć tą zimę, mają odpowiednią temperaturę, posiadają odpowiednie zapasy pożywienia, więc to przetrwanie zimy raczej nie stwarza dla nich problemu. Gorzej, jeśli ta zima się przeciągnie, albo na przykład w czasie zimy dojdzie do szybkiego ocieplenia, później ochłodzenia szybkiego i pszczoły mogą nie być w stanie. Dostosować temperatury do warunków tak szybko zmieniających się, do tego wilgotność, która może być wynikiem tego, również może być zabójcza dla pszczół. Idziemy jednak dalej. Co jedzą te nasze pszczółki? Oczywiście odpowiemy miód. Do tego dochodzi pierzga i mleczko pszczele. I tak. Królowe, można powiedzieć, są niejako tworzone z zwykłych tych jajeczek. Tylko pamiętajmy, że przez pierwsze trzy dni wszystkie te malutkie pszczółki, tak to powiedzmy, są karmione mleczkiem pszczelim. Później dochodzą inne rzeczy, a tego mleczka nie dostają. Tylko te egzemplarze, które mają zostać królowymi, tylko one są dalej karmione tym mleczkiem pszczelim i one zostaną w przyszłości królowymi. Robotnice latają z prędkością około 24-25 km na godzinę. Najczęściej te gloty są nie dalej niż 3 km od ula, chociaż zdarzają się przypadki, że tych kilometrów jest na przykład 10. Pszczoły oczywiście się, porozumiewają się poprzez taniec, zapachy, fermony. To jest tylko część tych ciekawostek o pszczołach, o tym, co jedzą dokładnie, jak przetrwają zimę i wiele, wiele innych znajduje się już na kanale, wszystko będzie na playliście, może będzie druga część tego materiału i bardzo na nią zapraszam. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia ponownie.